Ja jeszcze nie wiem, jak do tego podejść. Powiem szczerze, że wydaje mi się, że powinien powstać jakiś zespół konsensualny, być może obok parlamentu, także z przedstawicielami pana prezydenta, z przedstawicielami Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby można było usiąść w spokoju, w ciszy i przygotować takie zmiany, które będą satysfakcjonowały wszystkie strony i jednocześnie będą ostatecznie uznane także przez pana prezydenta, bo te wszystkie zmiany, które będą dokonywane, muszą mieć asygnatę pana prezydenta, muszą mieć jego podpis.